Witamy wszystkich po przerwie. Tym razem naszym gościem jest Klaudia Tolman, trener myślenia wizualnego. No właśnie, kim jest trener myślenia wizualnego? I to jedyny w Polsce. Tak. Trener myślenia wizualnego to jest tytuł, który jakby samozwańczo sobie nadałam. Bo rzeczywiście to, czym się zajmuję, to jest myślenie wizualne. A myślenie wizualne to jest, innymi słowy, wykorzystanie bardzo prostych, symbolicznych często rysunków w życiu codziennym. W nauce, w pracy, przy na przykład upraszczaniu różnych procedur, ale też do zabawy, bo wykonuję na przykład, organizuję kalambury, takie jak kiedyś były w telewizji, teraz znowuż są. Natomiast na takim bardzo abstrakcyjnym i zabawnym poziomie. Więc myślenie wizualne ma bardzo szerokie zastosowanie, natomiast też bardzo merytoryczne. Od czego są trenerzy myślenia wizualnego i po co mamy trenować myślenie wizualne? To mamy dwa pytania. Od czego jest? No ja prowadzę szkolenia z myślenia wizualnego w różnych kontekstach, czyli szkole na przykład studentów, szkole innych trenerów, żeby powodowali, żeby ich szkolenia były bardziej atrakcyjne, tak? Żeby to nie były szkolenia, na których się siedzi, bo trzeba i jest PowerPoint, który linearnie gdzieś tam wyświetla zestaw dużej ilości wiedzy, tylko żeby porzucili dotychczasowe metody, żeby działali trochę bardziej kreatywnie, żeby wykorzystywali jakieś rekwizyty, żeby zmuszali czy zachęcali bardziej uczestników do rysowania, do jakby przetwarzania wiedzy po swojemu. I drugie pytanie, czyli po co mamy trenować? Po co mamy to robić? Biorąc pod uwagę, że na przykład czasy, w których żyjemy, są bardzo, no są czasy informacji, tak? Mamy dużo informacji, które wtłaczamy do głowy i w pracy, w nauce, no we wszelkich dziedzinach, no to ma nam pomóc, tak? W tym, żeby lepiej się uczyć, żeby lepiej sobie organizować wiedzę, żeby być skuteczniejszym, idąc tak już bardzo patetycznie i szeroko. A czym różnisz się od innych trenerów, którzy w swojej pracy również wykorzystują elementy wizualne? Różni się tym, że no, ja ich tego uczę, tak? To znaczy ja działam bardzo podobnie tak jak i trenerzy pozostali. Robię szkolenia różne miękkie i wykorzystuję też elementy myślenia wizualnego. Wtedy jestem tak jak każdy inny trener, który po prostu działa trochę bardziej kreatywnie, ale z drugiej strony podpowiadam też innym, tak? Jak to zrobić i mam sprawdzone sposoby, ale też zachęcam ich do tego, żeby sami takie ich własne sposoby wymyślali. Przyniosłaś ze sobą rysunki. Mhm. I z daleka widzę, że tam są myszki i to białe. Tak. Wiesz co? No, czy to jakaś sugestia? Nie są to myszy, ale jesteśmy blisko. Szczurki? Tak, to są szczurki. To jest jeden z takich bardziej, myślę, z prostszych kalamburów, jaki mam, bo on jest narysowany bardzo wprost. Jeżeli wiecie, że to są szczury, to... Wyścig tam... szczurów. Dokładnie tak. Zaczynamy od najprostszych. Ten też jest bardzo łatwy. No bo mamy... Serducho. Mhm, i? Coś. Nie wiem, co to jest, ale to coś. Jaki ruch wykonuje? Ach, rozumiem. No już nam tutaj podpowiadał nasz realizator. Kamień serca. Oczywiście, że tak. Mironku, pozdrowienia dla ciebie. To już trochę bardziej może przewrotnie. Bo patrząc na ogół, co widzimy? Hulajnoga. Jeżeli jest to hulajnoga, ale... Ja widzę ducha strasznego. Mm-hmm. I teraz kombinujcie. Hulaj dusza, piekła nie ma. Pewnie. Nawet samo hulaj duszę. Gdybym miała iść jeszcze w piekło, to pewnie by było piekło. Też mocno, mocno abstrakcyjne. Stół do ping-ponga, palma. Nie. Palma. Tenis. Mm-hmm. A, tenis. I palma no, wykonała jakiś ruch. Miron podpowiada, że odbiła komuś palmę. No i oczywiście, że tak. Słuchajcie, to wkraczamy na jakiś wyższy poziom, bo to jest łatwizna jest straszna. Na przykład to. Mamy tłum tak zwanych solniczek, niektórzy mówią. To są ludzie, żeby nie ma wątpliwości. Jest jedna osoba, która no, podnosi rękę, a jedna, która... No właśnie, co ona robi? Patrzy. Patrzy. Pacza. Ale wiesz, teraz się nie umie patrzeć. Czy też pacza. Mhm. Pacza teraz, no właśnie. Ona pacza, aczkolwiek tu bym innego czasownika użyła w kontekście tego hasła. Mhm.
Podpowiedź mała, gdybym teraz to rysowała, to zamieniłabym tych ludków miejscami, tak jakbyśmy mieli czytać od tej strony. Muszę wam podpowiedzieć, patrząc po waszych minach. Znaczy dać odpowiedź. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Aha. I teraz jak sobie... jest to czysta forma ale zabawowa. Ale Miro też nie wiedział. Ma prawo. I teraz zobaczcie, że gdybyśmy... To są jakieś powiedzenia, hasła, które w moim przypadku są zupełnie abstrakcyjne. Merytorycznie nie są ukierunkowane w jakąś stronę. Natomiast gdybyśmy robili... Gdybyśmy będąc trenerem albo nawet w firmie, mieli temat pod tytułem, żeby ludzie się w firmie lepiej komunikowali, albo żeby się, nie wiem, szanowali, albo żeby cokolwiek, tak? To prostą rzeczą, jaką możemy zrobić, możemy zebrać zestaw zagadnień, które chcemy poruszyć, możemy je narysować. I dajemy je uczestnikom do takiej burzy mózgów na początku, żeby oni pomyśleli, żeby popatrzyli na to z różnych kierunków. Podejrzewam, że jeżeli byliby nakierunkowani, że to jest temat wzajemnego szacunku czy wyrażania swoich potrzeb, to nagle wyszłoby nam dużo, dużo innych rzeczy, które normalnie w dyskusji by nie wyszły, tak? Bo te rysunki otworzyłyby nam takie metaforyczne myślenie. Więc do tego to może też służyć, poza tym, że może służyć po prostu czysto rozrywkowo. Czy do nauki języków obcych na przykład możemy wykorzystać coś takiego? Jak najbardziej. Będąc w Poznaniu na szkoleniu zrobionym dla trenerów właśnie, jedną z uczestniczek była kobieta, która pracuje w firmie, która uczy języka angielskiego. I po szkoleniu była tak, że tak powiem, wkręcona w temat, że kilka dni po szkoleniu napisała mi maila: słuchaj, wszystkie moje takie problematyczne tematy języka angielskiego typu strona bierna, czy jakiś skomplikowany czas, którego jest nam się Polakom trudno uczyć, rozrysowała. Tak? Użyła nieco bardziej symbolicznych i wizualnych elementów. I zażarło, mówiąc kolokwialnie, tak? Uczestnicy nagle otworzyli oczy i rzeczywiście. Mówi, że ma zupełnie inną skuteczność. Że jak było wałkowane, tak jak zazwyczaj, to nie wchodziło. A jeżeli się dodało do tego element taki wizualny i takiej zabawy, to działa lepiej. Myślisz, że metody kreatywnego nauczania powinny zostać wprowadzone do szkół? Pewnie, że tak. Mam takie marzenie, że kiedyś, może moje dzieci, też... Nie chcę też jakoś bardzo, bardzo narzekać na system edukacji, bo najłatwiej jest narzekać, tak? No ja na szczęście robię coś, co gdzieś ma na celu zmienić różne elementy, ale rzeczywiście życzyłabym sobie, żeby w dzieciach, jak idą do szkoły, nie była zabijana taka dziecięca kreatywność. Jeżeli dziecko ma koncepcję, że jest kosmonautą albo że rozwiązuje jakiś problem w abstrakcyjny sposób i buduje jakąś maszynę do... Nie wiem czego, tak? A nauczyciel mówi, daj spokój, to jest niemożliwe, przecież nie da się tego zrobić. Dajmy dziecku możliwość, żeby ono jednak sobie marzyło i kombinowało, bo dzieci mają szczególnie dobrą taką zdolność do kreatywnego myślenia, tylko jest to w nich zabijane w szkole. No to mówi się bardzo często, że masz dzieci przez 7 lat, a potem puszczasz je do szkoły, tak? I się wszystko kończy. Natomiast Klaudio, jak to się stało, że zostałaś trenerką, bo mówiłaś, że trenujesz innych, a ja bym chciała wiedzieć skąd. Skąd się to wzięło? Droga była długa i wyboista. Ja bardzo siebie szukałam. Jestem takim poszukiwaczem, który nie siedzi w miejscu. Niektórzy mówią o takim dorosłym ADHD, można tak powiedzieć. Ja w swoim życiu miałam kilkanaście prac. Podejmowałam kilkanaście prac, bardzo różnych, od sprzedaży poprzez gastronomię, pracy z dziećmi, to była jedna z fajniejszych. I finalnie uznałam, że zrobię z tego zasób. Pracodawcy najczęściej widząc, że ktoś ma 11 prac, otwierają oczy i mówią: absolutnie nie, bo nam uciekniesz po pół roku. A ja stwierdziłam, że wezmę to jako zasób i będę dzielić się też doświadczeniem, jakie mam z różnych dziedzin. A że miałam też epizod w szkole, w liceum taki teatralny, byłam w klasie teatralnej, uznałam, że no, jakieś takie występowanie publiczne czy dzielenie się z ludźmi wiedzą nie jest problemem. I nagle się okazało, że to się wszystko spaja w całość. Studiowałam też psychologię społeczną, więc to też dawało taką wiedzę dodatkową. A sama ta ścieżka bycia trenerem myślenia wizualnego wzięła się stąd, że trafiłam do szkoły trenerów i dosłownie na drugim, trzecim zjeździe kolega podsunął mi książkę.
książkę Dana Roama, Narysuj swoje myśli, okazało się, że ten nurt już jest, on istnieje, tylko w Polsce jeszcze raczkuje. No i zapaliła się żaróweczka nad głową, stwierdziłam, jest nisza, nie ma nikogo. Więc rzeczywiście się za to zabrałam, a jak potem wypytywałam znajomych, czy też jak znajomi zobaczyli, że zaczęłam się tym zajmować, stwierdzili, Klaudia, oczywiście, że tak, przecież my Ciebie zawsze kojarzyliśmy z tymi karteczkami, z notatkami kolorowymi, zawsze to robiłaś, zawsze miałaś tego strasznie dużo, to był taki Twój, to zawsze Cię określało, więc teraz po prostu wykorzystuję to zawodowo. Narysuj swoje myśli, pięknie to brzmi, na pewno każdy chciałby móc narysować swoje myśli, ale wiele osób zapewne myśli, ja nie potrafię przecież rysować. Tak, to jest jedno z haseł, które często się pojawia na szkoleniach. Co ciekawe, nawet jeżeli szkolenie trwa 3 godziny, bo są też takie krótkie szkolenia prowadzę, to po szkoleniu ludzie wychodzą i myślą sobie, okej, nadal nie zmieniłem zdania, nie zmieniłam, nadal nie umiem rysować, ale to mi w niczym nie przeszkadza. Ja do tego dążę, żeby też pokazać ludziom i przekonać, słuchajcie, to nie są ładne rysunki. Ja wcale nie uważam, że ja umiem rysować. Ja może umiem, no właśnie, myśleć wizualnie, czyli przekuć jakiś pomysł na rysunek, który może być bardzo prosty. I bardzo często się tak zdarza, że osoby, które na szkoleniach twierdzą, że nie umieją rysować, doskonale umieją rysować. Jeżeli narysują ptaka, albo kota, albo dom, i przynajmniej jedna osoba rozpoznaje w tym ptaka, albo kota, albo dom, to mamy sukces. Nikt nie oczekuje, że będziemy Picassem, tak? Chociaż wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tego pana akurat, to mało osób wie, co on miał na myśli, tak? No tak. Także wiesz, tutaj jego... dobrze, dzisiaj trenujesz innych trenerów, natomiast chciałabym Cię zapytać o to, jakie masz plany na przyszłość. Chcesz założyć jakąś szkołę? Nie wiem. Okej. Planów i pomysłów jest bardzo dużo. Zresztą u mnie w domu, w moim pokoju jest taka duża ściana, taka tablicowa, porysowana farbą. I tam sobie gromadzę różne pomysły. No, wśród tych pomysłów jest na przykład wydanie kalendarza na 2014, czyli już w zasadzie niedługo. Takiego kalendarza, takiego cudownika, ja to troszkę nazywam, z elementami wizualnymi, natomiast żeby to był też taki inspirator dla właścicieli, żeby mogli sobie w danym tygodniu na przykład kolekcjonować pozytywne rzeczy, które im się przydarzają, czy też szukać jakichś nowych możliwości. W planach na pewno mam otwarcie firmy, w której no nie tylko ja tymi rękami będę pracować, ale będzie więcej zapaleńców, którzy też w tym kierunku idą, a ich jest wbrew pozorom coraz więcej. Ja też przyciągam takich ludzi, którzy na przykład szkolą z kreatywności stricte. Ja mówię, że ja szkolę z myślenia wizualnego, z siłą rzeczy jest tam kreatywność. Tych ludzi jest coraz więcej, coraz częściej widać ten nurt właśnie chęci przełamania dotychczasowych stylów uczenia, jak mapy myśli chociażby, tak? Programy, które umożliwiają w internecie gromadzenie danych w sposób wizualny. Więc planów jest dużo. Poza szkoleniami ja też organizuję wydarzenia, mówię, czysto rozrywkowe, czyli takie kalambury, ja je nazywam klalamburami. Skoro nazywam się Klaudia, klalambury rysunkowe. Nawet też powstał pomysł, żeby robić je na zlecenie. Co ciekawe, to mi z kolei podpowiedział inny trener, który na weselu, zamiast tam, wiecie, rzucać welonami i biegać między stolikami, to jakąś trenerską grę rozpoczął, taką szkoleniową. Ludzie się tak wkręcili, że przez 2 godziny nie mogli się oderwać. I wesele przestało być ważne, jak rozumiem. Znaczy, to już było, nie wiem, po północy, więc wszystkie najważniejsze rzeczy się wydarzyły, ale ludzie się bardzo zintegrowali i świetnie bawili. W sposób taki, no mówię, kreatywny i nie sztampowy, tak? Który sprawia dużo przyjemności. To trzymamy kciuki, życzymy spełnienia wszystkich planów i marzeń. No i starajmy się rozwijać swoje myślenie kreatywne i wizualne. Tak jest. Albo nie zapominajmy o tym, że wewnątrz siebie jesteśmy cały czas kreatywni. Jesteśmy. Ludzie są... Tylko ubrani w garnitur. Ludzie są bardzo, bardzo kreatywni i nawet są kreatywni tacy, którzy twierdzą, że nie są kreatywni. Oni twierdzą, że nie są kreatywni, dlatego że nie robią tego na co dzień, nie mają okazji. A niech usiądą, niech wezmą kredki i niech poszaleją ze swoim dzieckiem. Niech pomarzą.
Klaudio, bardzo Ci dziękujemy, że byłaś dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję. Że zechciałaś opowiedzieć o tej fantastycznej metodzie. Życzymy Ci sukcesów i mamy nadzieję, że przyjdziesz do nas jeszcze. Bardzo chętnie. Kochani, to już koniec dzisiejszego drugiego śniadania. Zapraszamy Was jutro. Będą fantastyczni goście, nie? Na pewno. Oczywiście. A dziś miłego dnia Wam życzymy. Do jutra.